Policjanci CBS pracowali nad tą sprawą przez około półtora roku. Wcześniej docierały do nich informacje o tym, że na terenie Torunia może działać magazyn, w którym przestępcy gromadzą narkotyki. Przez ten czas funkcjonariusze ustalili, kto może mieć związek z przechowywaniem, a być może i handlem narkotykami. Zebrane materiały pozwoliły na przeprowadzenie realizacji sprawy. Zatrzymano do kontroli Audi, którym podróżowała para mieszkańców Torunia. W torebce dziewiętnastolatki funkcjonariusze znaleźli około pół kilograma amfetaminy. Razem z nią podróżował znany policjantom 32-latek, wielokrotnie notowany za handel narkotykami. Dalsza praca doprowadziła funkcjonariuszy na osiedle bielany w Toruniu, gdzie w jednym z mieszkań zastali oni narkotykowy magazyn. Jak się okazało, zatrzymane osoby przechowywały tam towar o czarnorynkowej wartości ponad miliona dwustu tysięcy złotych. Do policyjnych magazynów trafiło ponad czterdzieści kilogramów środków odurzających. Prokurator okręgowy Storunia przedstawił parze zarzuty handlu narkotykami w dużych ilościach oraz wnioskował o ich tymczasowe aresztowanie.